4K Ultra HD i Full HD z jednego zestawu dwukanałowego, przód i tył, jednocześnie, no to zapowiada się bardzo ciekawie. Witam Was serdecznie w kolejnym filmie. Tym razem chciałbym podzielić się garścią pierwszych wrażeń z użytkowania, testowania nowego wideorejestratora Wiofo A129 Pro Duo. Ostatnio tych nowości jest dość sporo od Wiofo, ale to jest kolejna nowość, dość długo oczekiwana, ponieważ jest to pierwszy rejestrator w ofercie Wiofo z właśnie nagrywaniem 4K natywnym. Z tego co wiem, z tego co się dowiedziałem, to jest jedyny egzemplarz, jaki trafił do Polski na testy. Dzięki uprzejmości wiofo.pl, autoryzowanego dystrybutora, jedynego dystrybutora marki Wiofo w Polsce, mam okazję to dla Was przedstawić i testować. Dzięki serdeczne za tę możliwość. A co nowego, tak w skrócie? Jeśli chodzi o cechy fizyczne, no to tutaj mogę Wam pokazać na szybko. Kamera praktycznie nie różni się zupełnie od poprzednika. To jest Pro, to jest zwykła 129. Jak widzicie, fizycznie różnic praktycznie żadnych nie ma. Jedyne co zauważyłem, to to, że obiektyw w Pro, tutaj ta soczewka obiektywu jest troszeczkę inna i jest troszeczkę cięższa sama w sobie, natomiast pod każdym innym względem tutaj różnic absolutnie żadnych nie ma. To dokładnie taka sama jest kamera tylna, okablowanie, zasilacz, akcesoria, które są w pudełku w zestawie. Pod tym względem wszystko jest dokładnie tak samo jak było z A129, tak więc wersja Pro tak naprawdę wprowadza jedyną nowość, jaką jest nagrywanie z natywną rozdzielczością 4K, czyli 3840x2160, jeśli dobrze z pamięci to powiedziałem. I to jest druga kamera, jaką mam w ogóle okazję poznać, używać i testować, która ma tego typu funkcjonalność, czyli 4K plus Full HD jednocześnie z dwóch kanałów. Pierwszą był Blackview DR900S. Tutaj mam ją zamontowaną. I tak trochę w retrospekcji Wam powiem, że kiedy pierwszy raz zetknąłem się z kamerą 900S od Blackview i przekonałem się, jak nagrywa, jaka różnicę daje 4K, to absolutnie się zakochałem. Właśnie dlatego mam tę kamerę tutaj zamontowaną na stałe, ponieważ rozdzielczość 4K wychwytuje dużo więcej detali niż standardowy Full HD, najczęściej spotykany Full HD, z większej odległości, bardziej szczegółowy jest ten obraz, szczególnie w warunkach dziennych. I zdecydowana poprawa tej szczegółowości jest moim zdaniem największym atutem 4K. I tego samego dokładnie spodziewam się po A129 Pro i też nagrywaniu 4K. A jak jest w praktyce? Ja tę kamerę testuję od nieco ponad tygodnia. Jest to egzemplarz taki, powiedzmy, testowy, jeszcze z nie do końca dopracowanym oprogramowaniem, więc czekam na kolejne poprawki tego oprogramowania, kolejne optymalizacje. Tam kilka bugów też już się zdarzyło, natomiast chodzi o samą jakość nagrywania. W maksymalnych ustawieniach jakości, kiedy ustawimy bitrate na maksimum, tam jest 60 megabit na sekundę, to jest absolutnie gigantyczna wartość. I te filmy nagrane w tej jakości, tą kamerą, no, wbijają w ziemię, super ostre, super szczegółowe, nasycone, rewelacja. Niestety delikatny problem się pojawia, kiedy słońce zachodzi, jest jakiś cień, chmury, albo jakaś mrzaweczka, co gorsza. Wtedy zaczyna się problem z tak zwanym motion blur, czyli takim rozmywaniem szczegółów, rozmywaniem detali w ruchu. Bardzo prosto sobie to wyobrazić, kiedy jedziemy ulicą, mijamy samochód z naprzeciwka, który nas mija, jego tablice rejestracyjne, kiedy jest to gorsze oświetlenie, się trochę rozmazuje i jest nieczytelne. Żeby była jasność, to nie jest problem, który dotyczy tylko tej kamery. Praktycznie każda kamera samochodowa, nawet Blackview, ma z tym problem i w określonych warunkach oświetleniowych niestety do takiego zjawiska dochodzi. Z czego to wynika? Tutaj w tej kamerze, w module przednim, zastosowano sensor IMX327 od Sony'ego. No, wydawałoby się, że Sony, uznana firma, tylko że jest to sensor, który już na rynku trochę istnieje, jest dość stary, mówiąc wprost. Stosowano go na przykład w kamerach GoPro kilka lat temu, w GoPro Hero 4, tak, z tego co pamiętam, był. Więc żeby tak Wam to zobrazować, to tak jakby najnowszej generacji Volkswagen Passat, wyposażony w jakieś super bajery i inne elektryczne cuda na kiju. No generalnie super najnowszy model samochodu i do niego wsadzić starego 1.9 TDI-ka, 90 koni. Silnik w sumie dobry, sprawdzony, niezawodny, tak? Ale nie do końca tego chyba oczekujemy po najnowszej generacji produkcie. I tak samo jest trochę tutaj właśnie z Wiofo A129 Pro. Ta matryca chyba nie do końca tutaj jest najlepszym wyborem, tak się wydaje, ale tak jak wspomniałem, zaznaczam jeszcze raz, czekam na nowszy soft.
Poza tym też można obejść to w pewien sposób poprzez manipulację z kontrolą ekspozycji. Domyślnie obraz jest troszeczkę prześwietlony, zbyt rozjaśniony. Kiedy go trochę ściemniamy poprzez redukcję ekspozycji, tam do powiedzmy wartości -1, ten obraz staje się bardziej czytelny, więc wydaje się, że tutaj jest możliwość, żeby to ten motion blur, to rozmazywanie zredukować. Natomiast, no cóż, tak jak wspomniałem, też inne kamery mają z tym problem, tak więc kluczem tutaj do poznania pełnego tego rejestratora, oprócz nowszej wersji oprogramowania i optymalizacji przez producenta, będzie porównanie z innymi kamerami. No na pewno będę porównywał A129 Pro z inną kamerą 4K, czyli z Blackbeard R900S, żebyście zobaczyli jeden do jednego, jak się porównują kamery ze zbliżonych parametrach nagrywania. Ale na pewno też porównam 129 Pro z poprzednią 129, czyli Full HD kontra 4K. Będę chciał też porównać z najnowszym Mikavi PQ4. To jest kamera, którą niedawno recenzowałem na blogu. Też tworzyłem prezentację tej kamery na YouTubie, więc zapraszam. Więc na pewno tę kamerę jeszcze będę porównywał z innymi, żebyście sami ocenili, zobaczyli, jak ona nagrywa, jakie to 4K w rzeczywistości jest. Jeśli chodzi o dostępność tej kamery, ona już jest dostępna w rejestratory 24, natomiast w momencie, kiedy to nagrywam, jeszcze nie jest dostępna do nabycia. Możecie tam sobie się zarejestrować na powiadomienie o dostępności. Jak tylko dostaniemy informację o tym, że już jest dostępna do nabycia, dostaniecie jako pierwsi maila. Co do ceny spodziewanej i daty sprzedaży, do połowy października 2019 cena. Tu jeszcze nie jest to do końca potwierdzone, natomiast no, myślę, że to będzie zdecydowanie mniej niż DR900S, który jest w tej chwili najdroższą kamerą, jaką mamy w ogóle w ofercie. No, a ta kamera będzie, podejrzewam, połowę z tego kosztowała, więc całkiem będzie to fajna oferta. No cóż, to tyle z garści pierwszych wrażeń. Dzięki serdeczne za oglądanie. Zapraszam do subskrypcji kanału Wideorejestratory 24, śledzenia nas, ponieważ kolejne testy, porównania będą na pewno na kanał wjeżdżać z tej kamery, z A129 Pro i sami będziecie mogli zobaczyć, jak ona w praktyce się sprawdza. Dzięki serdeczne za oglądanie, do zobaczenia następnym razem. Cześć!